Pan Jacek Tomasiak był pierwszy, później pan radny Jerzy Tracz i na trzecim miejscu pan Jakub Wróblewski. Proszę bardzo. Głos zabierze radny Jacek Tomasiak. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu, szanowni mieszkańcy. Przedstawiono nam budżet, który musi budzić wiele pytań i musi budzić wiele negatywnych emocji. Negatywnych emocji, jeżeli chodzi oczywiście o zaplanowanie tego, co jest zrealizowane oraz podstawy finansowania, zakontraktowania tych przedsięwzięć w tymże budżecie. Bo kto z nas jako radni nie zgodzi się na to z tym, że trzeba znaleźć miejsce dla ośrodka kultury? Nikt. Kto z nas nie zgodzi się z tym, że potrzebny jest obiekt sportowy, że potrzebny jest stadion, że potrzebny jest obiekt sportowy, gdzie będą mogli ćwiczyć zawodnicy? Również nikt. Ale jeżeli spojrzymy na to, co się proponuje i przede wszystkim, jeżeli zwrócimy uwagę, że na te dwa ważne przedsięwzięcia pieniądze znajdują się, ale tylko w ułamkowej części. W ostatnim roku, kiedy rządzi obecna kadencja, to należy zadać podstawowe pytanie. Co, szanowni panowie, robiliście przez ostatnie 3 lata? Bo tak naprawdę te inwestycje powinny dobiegać końca. Tak naprawdę dzisiaj powinniśmy widzieć, że coś zostało zakończone, coś zostało zrealizowane, gdzieś pomysły zostały wdrożone i wiemy, ile te pomysły kosztują. Natomiast, proszę państwa, co się planuje na 2014 rok? I przyjrzyjmy się uważnie tym cyfrom. Planuje się, tak jak powiedział przed chwilą radny Zieliński, inwestycję w parku, która właśnie wedle tych informacji, które były przekazywane nam na komisjach, ma kosztować 5,5 miliona złotych, tak mówił dyrektor Mosilu. Podczas kiedy w oficjalnym piśmie przekazanym nam w długoletniej prognozie finansowej mówi się już o 7 milionach złotych. Spójrzmy jeszcze na inne założenie. W 2014 roku w prognozie zapisano, że planuje się 1 milion złotych. Podczas kiedy następne 6 milionów ma zostać wtłoczony w ten pomysł w 2015 roku, a więc w roku, kiedy będzie już najprawdopodobniej inna koalicja, najprawdopodobniej będzie kto inny rządził tym miastem. Nie bierze się odpowiedzialności za pomysł od początku do końca. Zrzuca się to na bliżej nieokreśloną przyszłość. Takie hasło było, które było mocno krytykowane przez jedno ze stronnictw, że jeden z polityków mówił, że robi Polskę w budowie. Ja się boję, że na koniec 2014 roku Lubartów będzie też w budowie. I że będziemy przekonywani, że trzeba pomóc obecnym władzom, żeby dokończyć tę budowę. Natomiast zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. 1800 metrów kwadratowych ma powstać w parku. Hali. Samej hali. Nie mówię o stadionie. Przy ulicy Parkowej. Przy ulicy Parkowej. Przepraszam, przy ulicy Parkowej, a powiedziałem twardej? W parku nic nie będziemy robić na razie. Przy ulicy Parkowej, tak. Obok stadionu miejskiego. 1800 metrów kwadratowych. Kolejne kilkaset metrów kwadratowych ma powstać przy tutaj ulicy, przy po starej hali targowej. Więc chcę zadać podstawowe pytanie. Bo mówi nam się, że coś powstanie, a ja chciałbym się zapytać, ile to będzie kosztować w chwili, kiedy zostanie to utworzone. Dwa duże obiekty. Jakie będą koszty utrzymania tych obiektów, po pierwsze? Po drugie, proszę państwa, jeżeli informuje nas się, że 4,5 miliona będzie kosztowała hala targowa, remont wnętrza hali targowej. Jeżeli informuje się oficjalnie w pismach, że 7 milionów ma kosztować budowa obiektów przy parku, to robi nam się, sumując te dwie kwoty, 11,5 miliona złotych. 11,5 miliona złotych na dwa obiekty. Po co, proszę państwa, po co wydawać pieniądze na modernizację obiektu, na cele kulturalne i budowę? To jest najbardziej
zaskakujące mnie, a widziałem, że i radnych również, na budowę kina, między innymi, z którego kina nie będzie można korzystać przez 5 lat, bo taka informacja została nam przekazana na naszej komisji budżetowej. Że z tego kina przez 5 lat nie będzie można skorzystać, więc po co wydawać takie pieniądze? Nie można było tej koncepcji zaproponować nieco innej, nie można było się zastanowić nad tą koncepcją i nie zwiększyć obiektu, nie pobudować większego obiektu, ale jednego. Jednego obiektu wielofunkcyjnego przy ulicy Parkowej, tak żeby była tam i sala widowiskowa, bo tylko jej tam brakuje, i zaplecze. I można by było to wykorzystywać również na przedsięwzięcia. I zwróćmy jeszcze jedną uwagę, że obiekt przy ulicy Parkowej to jest 1800 metrów kwadratowych. Gdzie pamiętajmy, że na że sala widowiskowa, że hala, która by się tam mieściła, a ona ma mieć około 1000 metrów kwadratowych, tam można zgromadzić prawie 500 ludzi na takiej powierzchni. Więc mielibyśmy problem rozwiązany. Przy hale targową zamienia się najprawdopodobniej w ten obiekt kultury, ale z tego obiektu kultury będzie i ciasto, i wąsko. Widzieliśmy na komisji budżetowej projekt. Okazuje się, że powstają faktycznie przestrzenie duże, ale powstają w piwnicach, gdzie jest, piwnica ma wysokość 2,5 metra bieżącego. Więc jeżeli każdy, kto zdaje sobie sprawę, w jakich obiektach można prowadzić działalność kulturalną, oświatową, no to niedawno byliśmy informowani, że szkoła numer 4, właśnie sale, które znajdują się w piwnicach, do tego się nie nadają, więc budujemy magazyny. Remontujemy obiekt, żeby w piwnicach powstały magazyny. O kinie już wspomniałem. Powiem w ten sposób, że dziwię się takim przedsięwzięciom, tym bardziej, że sam remont obiektu wewnątrz ma kosztować 4,5 miliona. Pamiętajmy, że do tego dochodzą jeszcze środki, które zostaną wydatkowane na elewację zewnętrzną. Więc byliśmy informowani, że to ma być 5,5 miliona złotych. I proszę Państwa, w tej cenie można wybudować można, proszę Państwa, blok dla 26 rodzin z garażami i piwnicami podziemnymi. W tej cenie można wybudować taki blok. Więc zadaję pytanie, po co? Po co? Jeżeli to ma być później również dzielone. Proszę Państwa, jeżeli słyszę o termomodernizacji obiektów szkolnych, 12 milionów złotych. 12 milionów złotych na termomodernizację obiektów szkolnych. I też zwróćmy uwagę, co się dzieje w tym budżecie. Minimalna ilość środków w 2014, maksymalne zaangażowanie środków ponad 9 milionów w roku 2015 dopiero. Wskazuje nam się wartości projektów, a jak zwrócimy uwagę, co się dzieje w tym budżecie, to zauważymy, że tu rozgrzebiemy, tam rozgrzebiemy, tu wbijemy szpadel, tam gdzieś z wielką pompą powiemy, że coś ruszamy z jakąś inwestycją i zapewne propagandowo to sprzedamy. To jest bardziej budżet propagandy. I proszę Państwa, mam proste pytanie. Targowisko miejskie w chwili, kiedy funkcjonowało, przynosiło ponad 300 tysięcy złotych przychodu rocznie. Chciałbym się zapytać, ile obecnie przynosi hala targowa takiego przychodu w 2013 roku przyniosła, w 2012, i jakie będą koszty tej hali właśnie w chwili, kiedy ona powstanie. Kolejne pytanie do tego projektu budżetu jest następujące. Pani skarbnik powiedziała, że wskaźnik zadłużenia miasta na 2014 rok jest planowany na poziomie 33,1%. Prosiłbym Pani skarbnik, żeby Pani nam przytoczyła dane za 2013 tego, jak wyglądał ten wskaźnik, albo będzie wyglądał za chwilę, oraz za 2012 rok. Szanowni radni, zwróćcie uwagę jeszcze na jeden ważny wskaźnik w naszym budżecie. Przebudowa placu Piłsudskiego. 150 tysięcy złotych tutaj przewodniczący Zieliński wskazał, że na naszej komisji budżetowej niemalże jednogłośnie poprawka przeszła, żeby te pieniądze zdjąć z tego
z przebudowy tego placu i przesunąć na przebudowę drogi powiatowej. I jedyną rzeczą, gdyby się udało te pieniądze zagospodarować w mieście, proszę Państwa, w 2014 roku, to jedyną rzeczą, która by była zrobiona od A do Z, to by była przebudowa tej drogi. Te wszystkie inwestycje, o których jesteśmy przekonywani, że są potrzebne, nikt z nas nie powie, że są niepotrzebne. To są przedsięwzięcia długoterminowe, które nie wiadomo, kiedy się skończą i nie wiadomo, w jaki sposób ma to wszystko funkcjonować. Na komisjach mieliśmy informację, że być może ktoś przyjedzie i będzie chciał gdzieś potrenować, że być może będzie można boisko wynająć, że być może coś się uda zrealizować. Ale proszę Państwa, my jako radni nie możemy decydować o przedsięwzięciach w oparciu o być może. My decydując się i podnosząc rękę za określonym pomysłem, musimy wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Nie możemy głosować za czymś, co jest w tak fazie odległej i niewiadomej, że my otrzymujemy na komisji budżetowej na 2 tygodnie przed sesją Rady Miasta odmienne informacje na temat kosztów, jakie będą musiały być poniesione na budowę tych obiektów od tego, co przedstawia nam skarbnik miasta. Wydaje mi się, że nie tędy droga. Trzeba było kończyć przedsięwzięcia, trzeba było kończyć inwestycje, a nie rozgrzebywać to miasto. Bo ktoś, kto przyjdzie zamykać te przedsięwzięcia, chcąc skończyć te przedsięwzięcia, spotka się ze zderzeniem z niesamowitymi problemami. Wskaźniki te zadłużenia, o które pytam, pani skarbnik, prosiłbym, żeby pani też wskazała, jak te wskaźniki zadłużenia miasta są planowane właśnie na 2015 i na 2016 rok, bo skoro mówimy o projektach tak długoterminowych, to te wskaźniki myślę, że też przewidzieliście. Proszę Państwa, tego budżetu poprzeć nie można. Tego budżetu nie można zaakceptować. Uważam, że największym błędem tej koalicji, tego co się stało, to było to, o czym mówiliśmy już na kilku sesjach, że trzymano przed radnymi opozycyjnymi pewne pomysły w tajemnicy. Że my się dowiadywaliśmy o projektach, o koncepcjach, o pomysłach, dowiadywaliśmy się, proszę Państwa, na 2 tygodnie przed sesją, na której mają zapaść decyzje odnośnie budżetu. Wydaje mi się, że właśnie ta tajemnica, wydaje mi się, że tak jak postąpiono z opozycją podczas tej kadencji, to był największy błąd. Bo dyskusja, która by się przetoczyła rok temu, 2 lata temu, myślę, że pozwoliłaby wiele rzeczy naprawić. Ale tak chcieliście i taki macie budżet. Macie budżet, którego zaakceptować po prostu nie można. Dziękuję. Dziękuję. Obiekty przy ulicy Parkowej są między innymi pana, też z panem są związane, bo 2 poważne sekcje, które rozsławiają miasto Lubartów, mogą się znaleźć na zielonej trawce. Dlatego też pan nas dopingował do tego, żeby przyspieszyć wykonawstwo obiektów przy ulicy Parkowej. Trzeba było to planować w zeszłym roku, a nie w tym. A więc gdyby pan był w koalicji rządzącej, to byśmy na pewno zrobili wcześniej, bo byśmy wiedzieli, jakie pan ma plany.